Jak co roku uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego wzięli udział w realizacji projektu Literacka Zamojszczyzna. W związku z obchodzonym w naszym mieście Rokiem Leśmianowskim uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Zamościu zaprosili swoich kolegów i koleżanki do tajemniczego i baśniowego świata poezji Bolesława Leśmiana. Zgromadzeni poznali najważniejsze fakty z życia poety, dowiedzieli się o jego prywatnym życiu. Największe emocje wzbudził trwający przez całe życie Leśmiana romans z Dorą Lebenthal. Wysłuchali najpiękniejszych jego utworów, m.in. Dusiołek, Trzy Krzyże, Poeta. Po raz kolejny spotkaliśmy się w bieżącym roku szkolnym, żeby zarealizować projekt Literacka Zamojszczyzna. W jego ramach w tym roku przyjrzeliśmy się bliżej sylwetce Bolesława Leśmiana, zamojskiego poety i notariusza. Poświęciliśmy mu kilka miesięcy naszych działań. Młodzież wędrowała do bibliotek, poszukiwała publikacji, czytała czasopisma, gromadząc wiedzę o poecie. Podsumowanie projektu stanowiła wystawa Bolesław Leśmian, dawniej i dziś, zorganizowana we współpracy z Księżnicą Zamojską imienia Stanisława Kostki-Zamojskiego w Zamościu. Opiekę nad uczestnikami projektu sprawowały nauczycielki języka polskiego Joanna Bosiak i Jolanta Chemas-Skorupa.